Polski Instytut Spraw Międzynarodowych jest organem doradczym dla instytucji państwa polskiego, to ja dzisiaj występuję bardziej jako ja, a nie jako przedstawicielka swojej instytucji. Jednak mimo wszystko, właśnie ze względu na charakter mojej pracy, pewnie będę trochę się ograniczała w komentowaniu, inaczej, ocenie polskiej polityki zagranicznej względem Białorusi jako takiej. Wybaczcie mi Państwo, takie są zasady też, które stawia przede mną mój pracodawca. Natomiast przechodząc bardzo szybko do trzech pytań, które zadał mi dr Rust jeszcze przed tym wykładem. Pokrótce, znaczenie i rola Polski, jeśli chodzi o politykę Unii Europejskiej wobec Białorusi, rola samej Polski w Białorusi w ostatnich latach i znaczenie kryzysu obecnego w relacjach polsko-białoruskich. Trzy bardzo szerokie tematy, natomiast jeżeli chodzi o znaczenie i rolę Polski wobec Białorusi w ramach Unii Europejskiej. W zasadzie warto byłoby się cofnąć do 2008-2009 roku, kiedy Polska wraz ze Szwecją zaproponowały inicjatywę Partnerstwa Wschodniego. Wcześniej toczyło się sporo dyskusji na temat tego, czy Białoruś powinna stać się częścią partnerstwa, czy nie. Dla części z Państwa jest oczywiste, dlaczego, mianowicie w 2006 roku miał miejsce podobny w charakterze, ale dużo, dużo mniejszej skali kryzys polityczny na Białorusi. Również protesty po sfałszowanych wyborach prezydenckich zostały spacyfikowane. Natomiast tamten kryzys oczywiście nie miał takich reperkusji, jak ma ten obecny. W 2007-2008 roku Unia Europejska zastanawiała się nad swoją polityką w stosunku do państw partnerstwa, obecnie partnerstwa wschodniego, swojego wschodniego sąsiedztwa ówczesnego, wobec państw tak zwanej Nowej Europy Wschodniej, czyli wcześniej, nie odnoszę tutaj do państw bałtyckich, ale wcześniej państw, które należały do Związku Radzieckiego. No i tak oto powstało Partnerstwo Wschodnie z znaczącą i istotną rolą Polski jako państwa, które było inicjatorem tego unijnego programu. Ten program oczywiście przechodził w swoje wzloty i upadki i nadal je przechodzi. Wynika to z bardzo wielu kwestii, również samej struktury Unii Europejskiej, tego jak ona funkcjonuje, w jaki sposób podejmowane są decyzje, jak bardzo ten program jest wrażliwy również na sytuację polityczną u naszych wschodnich sąsiadów. Natomiast bez wątpienia dla naszych zachodnich partnerów, wcześniej była to również Wielka Brytania, która Unię Europejską opuściła, ale też dla Niemiec, czy dla państw zwłaszcza takich jak Hiszpania czy Portugalia, Polska była znacznym, czy właściwie ważnym wyznacznikiem tego, jak powinna być kształtowana polityka wobec wschodniego sąsiedztwa. Oczywiście nie obyło się bez historii pod tytułem, że Polska i państwa bałtyckie, które również pretendują do tej roli, chociaż ze względu na swoją wielkość oczywiście tą rolę mimo wszystko miało sporo mniejszą. Nie było się od historii związanych z tym, że zarzucano nam trochę bycie rusofobami, trochę zbyt mocne wypunktowywanie rosyjskiego zagrożenia. Natomiast czas pokazał już w 2008 roku wojna w Gruzji, a potem 2013-2014 rok, czyli agresja rosyjska na Ukrainę, że jednak wcale te obawy państw takich jak Polska czy państwa bałtyckie nie były bezpodstawne. Białoruś była oczywiście bardzo ważnym elementem planu Partnerstwa Wschodniego. Jest to bardzo ważne państwo Europy Wschodniej, o czym nikomu nie trzeba mówić. Jest to też bardzo ważny sąsiad dla Polski. Stąd też trudno było sobie wyobrazić, żeby polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej Białoruś pomijała. I tutaj właściwie splatają się interesy Polski jako samego państwa, jak i Unii Europejskiej, czyli współpracy transgranicznej, która się rozwija i rozwijała się całkiem dobrze w ostatnich latach. Czyli współpracy związanej z kwestiami bezpieczeństwa, które też do czasu obecnego kryzysu rozwijały się całkiem dobrze i muszę Państwu powiedzieć, że Białoruś zaczęła bardzo też rozwijać polityczne kontakty z NATO, co oczywiście teraz zostało zawieszone ze względu na sytuację, która panuje na Białorusi. I chodziło jakby o uzyskanie takiego efektu synergii, to znaczy nie na wszystko Polska mogła sobie pozwolić sama, nie na wszystko było ją stać. Byłoby ją stać o wiele więcej, jeżeli chodzi o politykę względem Białorusi właśnie, mając do dyspozycji również państwa unijne.
I rola Polski była też istotna i głos z Warszawy był bardziej słuchany, również dlatego, że było to połączenie, czy właściwie było odbierane jako nie tylko głos z Warszawy, ale też z poszczególnych stolic państw członkowskich. I to było widać choćby w czasie kryzysu z kolei kolejnego, po kolejnych wyborach prezydenckich z grudnia 2010 roku, kiedy wkrótce, kilka miesięcy później doszło do kryzysu politycznego. Strona białoruska stwierdziła, że ambasador Polski i ambasador unijna muszą opuścić terytorium Polski. Oczywiście nie było to wydalenie, tylko jakby wskazanie, że powinny się udać na konsultację, obie te osoby powinny udać na konsultację do swoich stolic. Zazwyczaj jest zupełnie odwrotnie, to stolice wzywają na konsultacje swoich ambasadorów. I wtedy wszystkie państwa Unii Europejskiej, które miały ambasadorów akredytowanych na Białorusi, również wycofały swoich ambasadorów na ten czas. I wrócili wszyscy tego samego dnia, więc to też pokazywało, było to elementem wspólnej polityki unijnej. Oczywiście Polska odgrywała też znaczącą rolę, jeśli chodzi o kwestie polityki sankcji, ale też jeżeli chodzi o kwestie polityki pomocy wobec Białorusi. European Endowment for Democracy powstawał m.in. za sprawą działań Polski i m.in. za sprawą właśnie kryzysu 2010/2011 na Białorusi. To Polska była bardzo istotnym adwokatem sprawy białoruskiej już wtedy. Wszystkie te lata to też są działania Polski, działania pomocowe. Są to choćby takie działania jak program Kalinowskiego, który powstał właściwie już po kryzysie w 2006 roku i działał przez te wszystkie lata bardzo efektywnie. Są to programy, które zostały w Polsce podzielone na dwie sfery. Z jednej strony jest to typowo pomoc rozwojowa, a z drugiej strony jest to pomoc demokratyzacyjna, która była do Białorusi wysyłana, pozwalając, myślę, że przynajmniej częściowo utrzymać przy życiu część instytucji społeczeństwa obywatelskiego w tym państwie. Jeśli chodzi natomiast o stosunki polsko-białoruskie w ostatnich latach, więc to też była wypadkowa tych kryzysów i relacji, kryzysów na Białorusi przede wszystkim. A jeżeli chodzi o uwarunkowanie, oczywiście polskiej polityki względem tego państwa, one są niezmienne. To jest sąsiedztwo, to jest polska mniejszość na Białorusi, to są kwestie historyczne i kulturowe, to bywały również kwestie energetyczne, zwłaszcza w ostatnich latach. Natomiast to, co warunkuje też naszą politykę, to jest oczywiście polityka władz białoruskich zarówno wobec swojego społeczeństwa, jak i polityka zagraniczna tego państwa oraz, jak to się po angielsku ładnie mówi, słoń w pokoju, czyli Rosja i polityka Rosji, zwłaszcza polityka bezpieczeństwa, czy w zasadzie polityka siania zagrożenia w regionie. Wszystko to oczywiście warunkuje politykę polską wobec Białorusi. Ta polityka, jeżeli miałabym wskazać na punkt zwrotny w ostatnich kilku latach, to był 2016 rok, początek, kiedy sankcje Unii Europejskiej zostały zniesione wobec Białorusi. Poza drobnymi sankcjami, tutaj już nie będę wdawać w szczegóły, ale choćby w ramach takiego dużego nawiasu mogę powiedzieć, że znana Państwu pewnie z przekazów medialnych szefowa Centralnej Komisji Wyborczej Lidia Jermoszyna, ona cały czas pozostawała osobą non grata na terytorium Unii Europejskiej. Natomiast wracając. 2016 rok był to punkt zwrotny. Ówczesny minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski w marcu 2016 roku pojechał do Mińska i rozpoczęło się, może nie powiedziałabym, że odwilż, bo nie mierzymy temperatury stosunków międzynarodowych jako takich, ale rozpoczęło się zwiększenie czy nasilenie kontaktów szczebla średniego, szczebla technicznego. Czy dały one jakieś rezultaty? Częściowo dały, natomiast ciągle jakby w jakimś stopniu Polska pozostawała bardzo mocno uzależniona od tych czynników, o których wspomniałam, czyli dwa najważniejsze to jest oczywiście polska mniejszość i kwestie historyczne. Na pewno chciano osiągnąć o wiele więcej niż się udało osiągnąć, co zresztą w rocznikach polskiej polityki zagranicznej wydawanych przez PISM piszemy otwarcie, więc tutaj też mogę Państwa zachęcić do lektury tych czasopism, bo to są po prostu roczniki. Natomiast też w ostatnich latach, kiedy władze białoruskie próbowały sprawiać wrażenie, czy próbowały, to jest oczywiście kwestia sporna. Myślę, że Andrzej Poczobut powie, że raczej robiły wrażenie. Ja myślę, że troszkę więcej to było niż wrażenie, ale to jest już jakby nasza własna ocena polityki zagranicznej Białorusi. Próbowały troszkę zdywersyfikować ją, poszukać źródeł i możliwości współpracy na Zachodzie.
To Polska oczywiście stała się bardzo ważnym elementem tej układanki, co zresztą było widać choćby w spotkaniach szefów Biur Bezpieczeństwa, choćby w konsultacjach między ministerstwami obrony, choćby w myśleniu również związanym z węglowodorami, z możliwościami przesyłu ropy naftowej przez Polskę do Białorusi. Co się wydawało jeszcze parę lat temu niemożliwe, okazało się technicznie jak najbardziej do wykonania. I też paradoksalnie pomogła nam w tym Rosja, to znaczy kryzys ubiegłoroczny z tak zwaną brudną ropą pokazał, że infrastruktura ropociągu przyjaźni może działać w odwrotną stronę. Natomiast wszystkie te nadzieje i te oczekiwania na jednak zmiany w białoruskiej polityce spaliły na panewce na początku sierpnia tego roku, kiedy władze na Białorusi podjęły taką, a nie inną decyzję odnośnie do sytuacji, znaczy odnośnie do rozwiązania kryzysu politycznego. Oczywiście możemy bardzo łatwo wskazać te elementy, które zostały zlekceważone przez białoruskie władze, zlekceważone przez Aleksandra Łukaszenkę, który w zasadzie nie prowadził kampanii wyborczej, który zlekceważył nastroje protestu na Białorusi, który zlekceważył również sygnały wysyłane przez państwa Unii Europejskiej, na to takie jak Polska, że wybory nie powinny zostać sfałszowane, to jest może lekko nawet powiedziane, ale żeby nie doszło do żadnej pacyfikacji powyborczej, bo tego się bardzo obawialiśmy, a niestety ten scenariusz się sprawdził. Natomiast ludzi, tak jak Państwo wiecie, zezłościły, że wyprowadziło na ulicę najpierw fałszerstwa, czyli 80%, które niestety przewidziałam w jednym ze swoich tekstów, a potem już brutalność sił milicyjnych, sił policyjnych, które były używane na Białorusi. Natomiast te 80% to była klasyczna pułapka dyktatora, w którą wpadł Aleksander Łukaszenka. Gdyby narysował sobie, nazwijmy to tak, 50 parę procent, dając Svetlanie Tichanovskiej 40 kilka procent, prawdopodobnie ludzie jednak byliby w stanie uwierzyć, że takie wyniki mniej więcej mogły mieć miejsce. Myśleliby, że tak, głubinka białoruska, starsze osoby ciągle głosowały na Łukaszenkę, więc być może to przeważyło. Natomiast Łukaszenka nie mógł sobie na to pozwolić, dlatego że bał się, że jeżeli uzyska mniej niż te 80%, to będzie sygnał wysłany do swojego wertykału władzy, mówiąc o tym, że jest po prostu słabnącym politykiem. No więc wybrał rozwiązanie, które okazało się tak naprawdę najgorsze ze wszystkich możliwych, czyli pacyfikację spokojnych, powyborczych protestów. Oczywiście, jaka była rola Polski? Jeżeli Państwo popatrzycie na to, co mówiła propaganda białoruska, to, co mówiły oficjalne media, no to w zasadzie my byliśmy tym, który dolał oliwy do ognia, to Polska de facto była głównym, oprócz Litwy, sponsorem rewolucji społecznej na Białorusi, to Polska podburzała NATO, żeby grzechotały gąsienicami czołgów u granic Białorusi, to nagle Polska okazała się największym z możliwych wrogów, gdzie tak na dobrą sprawę w dużym stopniu tutaj trzeba wskazać, że pobrzmiewają echa bardziej z Moskwy niż z Mińska. I to było bardzo wyraźne, że oba państwa, zwłaszcza Białorusi, siłowały jak mogły zdyskredytować Polskę w oczach i białoruskiego społeczeństwa, i być może nawet samej Unii Europejskiej. Natomiast to się nie udało. Nie udało się o tyle, że na wniosek polskiego premiera, popartego przez inne państwa członkowskie, została zebrana Rada Unii. Unia zdecydowała o wprowadzeniu sankcji, Unia zdecydowała o pakietach pomocowych. Nie ma co się oszukiwać, że obok Litwy Polska jest uznawana za jedno z najbardziej, czy właściwie jest najbardziej aktywnym państwem, jeżeli chodzi o politykę w stosunku do Białorusi, angażowanie też innych państw członkowskich. Wielka Brytania, która już pozostaje poza strukturami Unii Europejskiej, również stara się koordynować politykę z nami, z Polską, żeby osiągać efekt synergii. Podobnie Stany Zjednoczone, które jednak ze względu na własne procesy wewnątrzpolityczne pozostawały trochę z dala, trzymały dystans wobec tego, co się dzieje na Białorusi, ale nie wątpię, że mniej więcej od lutego, marca, kiedy już ukonstytuuje się i okrzepnie nowa administracja prezydencka, pewnie to się może zmienić i sądzę, że Polska też może mieć, albo wręcz będzie miała duże znaczenie. Odpowiadając na ostatnie pytanie doktora Rusta o znaczeniu kryzysu obecnego w relacjach Polski z Białorusią.
Dzień dzisiejszy oczywiście ono jest duże i jest niekorzystne. Wszyscy Państwo wiecie o tym, że Białoruś wydaliła bardzo dużą liczbę polskich dyplomatów, tłumacząc to nieproporcjonalnością, że dużo większy był zespół ambasady i dwóch konsulatów generalnych Rzeczypospolitej znajdujących się na terytorium Białorusi. Polska na razie nie odpowiedziała, na razie. Myślę, że to jest prawdopodobnie kwestia czasu, kiedy będzie wygodne polskiej stronie, bo czasami się w dyplomacji takie gry podejmuje. Natomiast oczywiście ten kryzys ma duże znaczenie w stosunkach polsko-białoruskich. Zostawiając na boku pandemię, która i tak już niekorzystnie się odbiła na wielu rzeczach, takich jak choćby turystyka rosnąca w ostatnich latach, i to między innymi dzięki działaniom strony białoruskiej, czyli ruchowi bezwizowemu, czyli jak się wlatuje przez lotnisko w Mińsku, 30 dni można być na terytorium Białorusi, czy na terytorium obwodu Grodzińskiego i Brzeskiego. Ruszały projekty choćby w ramach programu unijnego Polska-Ukraina-Białoruś 2020. Ten program, mam nadzieję, będzie przedłużony, bo mimo wszystko on przynosił swoje profity i pozwalał też na kontakty z władzami lokalnymi. Zresztą myślę, że Andrzej Poczobut może odniesie się do tego odrobinę, ale nie bez powodu został usunięty poprzedni gubernator obwodu Grodzińskiego. Przynajmniej tak mi się wydaje, że im bardziej na zachód, tym większa była otwartość na protestujących i na ewentualne możliwe zmiany. Natomiast oczywiście doszło do gwałtownego zastopowania stosunków polsko-białoruskich. One są teraz złe, to nie ma co się oszukiwać. Co i rusz pojawiają się oskarżenia pod adresem Polski w przestrzeni medialnej Białorusi. A Białoruś zażądała teraz wydania sobie dwóch znanych blogerów, m.in. Szefa Niechta z Białoruska, Nexta, w zależności jak ktoś czyta z łaciny. Wszystko to też ćwiczenia, które zostały podjęte wojskowe, co jest też dość istotne, od sierpnia. Część z nich oczywiście była notyfikowana wcześniej, one były planowe, zapowiedziane. Część była ćwiczeniami nadzwyczajnymi. A część została, jakby scenariusz został dopisany, choćby ćwiczenia słowiańskie, braterstwo białorusko-rosyjsko-serbskie, które się odbyło w tym roku na Białorusi bez udziału Serbii, która się wycofała w ostatnim możliwym czasie. A miały drugi komponent wymierzony ewidentnie, znaczy stworzony na potrzeby kryzysu politycznego i będące czytelnym sygnałem w stronę państw NATO. Oskarżenia w kwestiach bezpieczeństwa, incydenty wojskowe, które właśnie w ramach tych ćwiczeń miały miejsce przy polskiej granicy. Wszystko to powoduje, że te stosunki, które może nie były najlepsze, ale były w miarę poprawne, tak bym je określiła, one są teraz bardzo złe. Czy to się szybko zmieni? Niestety nie podejrzewam, to znaczy bardzo dużo będzie zależało od polityki władz w Mińsku. I to niestety jest tak, że Polska ma dość ograniczone możliwości wpływania na to, co się będzie działo, bo głównym rozgrywającym na Białorusi, niestety na razie przynajmniej, pozostaje Rosja. I jest to jeden też z ważniejszych błędów, które białoruskie władze popełniły w ostatnim czasie. Jeśli chodzi jeszcze o kryzys obecnego roku, no więc jakby zostały wstrzymane wszelkie projekty związane z kwestiami ropy naftowej, zostały wstrzymane rozmowy dotyczące bezpieczeństwa regionalnego, również na forum OBWE. Zostało wstrzymane bardzo wiele inicjatyw, które sprzyjały tak naprawdę obydwu państwom, niezależnie od tego, że często one były, przeciwstawiały się rosyjskim interesom z kolei. Także tylko i wyłącznie można z perspektywy tych kilku miesięcy, ponad 100 dni, negatywnie ocenić to, co dzieje się na Białorusi. Czy można było zrobić lepiej i więcej? Zapewne tak, ale ja tutaj postawię kropkę. Jeżeli będą Państwo mieli jakieś pytania, to oczywiście bardzo chętnie na nie odpowiem, o ile oczywiście będę mogła. Max, rozumiem, że Tobie oddaję głos w tym momencie. Tak, dziękuję bardzo. I szanowni Państwo, jeszcze mam to jest do studentów, już proszę o pytania na czacie, a nie na maile, bo będzie mi trudno to wszystko jednocześnie zbierać. I w takim razie już przechodzimy do drugiej części samego wykładu, później będą pytania. Panie Andrzeju, oddaję Panu głos. Dzień dobry raz jeszcze wszystkim, czy dobry wieczór.
Postawiono przede mną trzy pytania, na które po kolei postaram się odpowiedzieć. Więc no, przede wszystkim oczywiście kryzys polityczny na Białorusi, rewolucja na Białorusi, nie wiem, zamach stanu na Białorusi, w zależności od tego, kto opisuje te wydarzenia, to używa właśnie takich sformułowań. No więc przed 9 sierpnia oczywiście no, spodziewano się, że te wybory prezydenckie mogą być, znaczy właściwie przed rozpoczęciem kampanii wyborczej, tak prawidłowo należy powiedzieć, czyli gdzieś wiosną jeszcze. Spodziewano się oczywiście, że te wybory mogą być trudne dla Łukaszenki, ale oczywiście nikt się nie spodziewał, że to stanie się aż tak poważnym i głębokim kryzysem na Białorusi, że Łukaszenka będzie miał aż takie trudności z utrzymaniem się przy władzy. Przed 9 sierpnia on był postrzegany jako osoba po prostu bezalternatywna, jak wewnątrz kraju, chociaż on już nie był popularny od dawna. On już od dawna wyczuwało się w społeczeństwie zmęczenie jego osobą, wyczuwało się rozczarowanie polityką gospodarczą, ale no, jednak panowało pewne takie przekonania, że no dobra, ja tam jestem przeciwko Łukaszence, tam sąsiad mój jest przeciwko Łukaszence, ale gdzieś są rzesze ludzi, którzy popierają Aleksandra Łukaszenka. No i takie przekonanie było jak na wschodzie, tak na zachodzie i wewnątrz Białorusi też było dosyć ono rozpowszechnione. No i start kampanii wyborczej nagle spowodował, że stało się oczywistym, że popiera Łukaszenka mniejszość. Rozpoczęło się od zbierania podpisów, które wywołało taką, no, a nie inną reakcję społeczeństwa, kiedy zaczęli się ludzie, znaczy przed rozpoczęciem kampanii część tradycyjnej starej opozycji mówiła o tym, że nie ma możliwości zebrać podpisów w warunkach epidemii, że ludzie jakby no nie są zainteresowani wyborami i tak dalej, i tak dalej. No i nagle rozpoczyna się kampania wyborcza i do opozycyjnych kandydatów, ustawiałem się do opozycyjnego kandydata, wtedy jeszcze był, znaczy Swietlana Cichanowska, ale szefem jej kampanii był jej małżonek, znany bloger na Białorusi, Sergiej Cichanowski, i właśnie do Sergeja Cichanowskiego, który zbierał podpisy za swoją żonę, ustawiają się kolejki i te kolejki ustawiają się wszędzie, gdzie on przyjedzie. On przyjedzie do dużego miasta, jest kolejka, on przyjedzie do mniejszego miasta, jest kolejka, jedzie do wsi, też jego tam poznają, bo oglądają jego bloga. Dalej nastąpiły represje. No, Aleksander Łukaszenka wyraźnie się przestraszył tego, co się odbywa. Ja myślę, że wbrew temu takiemu no, rozpowszechnionemu mniemaniu, że on tam został zaskoczony czymś, czy nie wiedział. Moim zdaniem on zdawał sobie sprawę, że nie jest on popularny, nie zdawał sobie sprawy być może z determinacji społeczeństwa białoruskiego, że na tyle ono jest gotowe walczyć o uczciwe wybory, walczyć o demokrację, walczyć o to, żeby został on usunięty. No i więc mamy 9 sierpnia, mamy sfałszowane wyniki wyborów prezydenckich, rozpoczynają się protesty, no i natychmiast już pierwszego wieczoru wyborczego jest bardzo brutalna odpowiedź. Warto zwrócić uwagę, że ta brutalna odpowiedź, ona następowała na rzekomo rosyjskie zagrożenie. Dlatego, że w trakcie kampanii Łukaszenka otwarcie, a jego otoczenie, dyplomacja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, całe to lobby, które oni mają wokół siebie, ono już tak mniej publicznie mówiło o tym, że za kandydatami stoi Rosja, że to jest próba rosyjskiego puczu na Białorusi. I ta odpowiedź brutalna, ona była na początku sprzedawana jako odpowiedź na rosyjskie zagrożenie. Jednak kiedy te represje, znaczy no to, co się działo w pierwsze 3 dni po wyborach, to było szokiem po prostu dla Białorusinów, dlatego że nie zważając na to, że
reżim Aleksandra Łukaszenki był zawsze represyjny, to jednak nigdy nie musiał posuwać się do tak brutalnych działań. Tu było zaplanowane, było przygotowane wszystko, żeby dać wycisk. Mniej więcej od pół roku odbywały się przygotowania funkcjonariuszy MSW, odbywały się ćwiczenia OMON-u, pompowano te służby nienawiścią. Mniej więcej od pół roku rozpoczęło się właśnie te przygotowania do właśnie zdławienia wyborów. Łukaszenka nawet, tak jak Anna powiedziała, nie prowadził normalnej kampanii wyborczej. On odwiedzał jednostki wojskowe, czyli de facto od samego początku przygotowując się do zderzenia siłowego. W trakcie konfliktu, mniej więcej na trzeci, czwarty dzień retoryka zmieniła się, okazało się, że to nie jest rosyjski już pucz, tylko że to jest spisek Zachodu i że winna jest Polska. W pewnym sensie mamy powtórkę sytuacji sprzed 10 lat. W 2010 roku była absolutnie identyczna sytuacja. Oczywiście skala tego nie była tak duża jak teraz. Wtedy też przed wyborami odbywała się odwilż w stosunkach pomiędzy Polską a Białorusią. Była słynna wizyta ministra Sikorskiego w Mińsku, no a później nastąpiło to, co nastąpiło, czyli 19 grudnia, wybory prezydenckie, wielkie pałowanie, 8 kandydatów na prezydenta aresztowanych, wtrąconych do więzienia KGB, no i tak dalej. No tu my wszystko to samo zobaczyliśmy, mniej więcej jedynie, że skala tego zjawiska była znacznie większa. No wiadomo, że na dzień dzisiejszy co najmniej 8 osób zostało zabitych, ponad 25 tysięcy osób było aresztowanych administracyjnie, na krótko zatrzymywanych i tak dalej. Ponad 120 jest więźniów politycznych, czyli osób, które znajdują się w więzieniach kryminalnych, ale tą liczbę trzeba mnożyć na, nie wiem, 3-4, dlatego że to są osoby ze sprawami, z oskarżeniami przynajmniej, z dokumentami, z częścią dokumentów, które zgromadziło dochodzenie, zapoznali się obrońcy praw człowieka i uznali ich za więźniów politycznych. Więc jakby ten kryzys, który obecnie przechodzi reżim Aleksandra Łukaszenki, jest najgłębszy w jego historii. Nigdy wcześniej czegoś podobnego nie było. Aleksandr Łukaszenka zazwyczaj sprawnie sobie radził. Znaczy, no, jest to też, jeżeli spojrzymy na te protesty, to jest to zjawisko niezwykłe. Zazwyczaj często porównują to z Majdanem Ukraińskim, ale to jest zupełnie co innego. Stopień po prostu rozwoju białoruskiego autorytaryzmu nie da się porównać z sytuacją na Ukrainie, gdzie byli opozycyjni deputowani do parlamentu, gdzie były niezależne od władzy telewizje, duży biznes mógł wspierać protesty. No faktycznie tam, nie wiem, samoobrona Majdanu miała swój sztab, miała dowódców i tak dalej. Na Białorusi, gdyby, znaczy, do czegoś takiego nawet, znaczy, teoretycznie to byłoby niemożliwe, dlatego że nawet Aleksander Łukaszenka podjął decyzję o tym, żeby aresztować wszystkich potencjalnych osób, które mogły jego zdaniem zagrozić jego władzy. No, Mikola Statkiewicz, który konsekwentnie przez wiele lat głosił, że właśnie społeczeństwo białoruskie znaczy wybuchnie, że będą duże protesty, że protesty zmiotą Łukaszenka. No on też został oczywiście jeszcze w trakcie kampanii wyborczej aresztowany. Paweł Seweryniec tak samo został aresztowany. Wiktor Babaryka, kandydat na prezydenta, szef Bielgazprombanku i osoba bardzo bogata i tam mająca kontakty w rosyjskiej elicie, też został aresztowany, wtrącony, siedzi w więzieniu KGB. Sergej Cichanowski, który taki był charyzmatyczny, mógł poprowadzić te protesty, też został aresztowany. To samo odbywało się faktycznie wobec osób w terenie. Jeżeli ktoś był szczególnie aktywny w terenie,
czyli na przykład Grodnie, no to natychmiast był aresztowany, oskarżany o przestępstwo kryminalne i znajdował się 9 sierpnia już w więzieniu. Te protesty stały się możliwe dzięki temu, że część blogerów, między innymi Nexta, którego wydania żąda teraz Białoruś od Polski, znajdował się poza zasięgiem białoruskich służb specjalnych. I protesty na Białorusi były po prostu, no jakby blogerzy, którzy wykorzystują Messenger, Telegram, zgłaszali plan działań, na przykład plan protestu, i społeczeństwo albo dostosowywało się do tego planu, albo zmieniało jego i wysuwało jakieś swoje własne po prostu projekty. I tak to się odbywa. Czyli plan zostaje zgłoszony przez co najmniej 5-6 blogerów, którzy pozostają poza zasięgiem białoruskich służb, i społeczeństwo zachowuje się tak, jak nawołują ich ci blogerzy. I tak wyglądają te protesty od samego początku. W międzyczasie pojawiła się tam infrastruktura protestu, która też opiera się przede wszystkim na Telegramie. Telegram ma znaczenie dlatego, że jest, pozwala przynajmniej w znacznym stopniu być anonimowym. Dopiero jakby zdobycie fizyczne tam telefonu umożliwia rozszyfrowanie dla służb. I dlatego teraz u wszystkich protestujących, jeżeli ludzi zatrzymują, no to torturami, biciem wymuszają hasło od telefonu, żeby mogli wejść. Dlatego, że bardzo często ludzie stawiają hasło, żeby osoba postronna nie mogła wejść do telefonu, no ale służby po prostu właśnie biciem zmuszają ludzi do otwierania telefonu, no i później w zależności od tego, co tam w tym telefonie znajdą, już dalej określają los takiego człowieka. Więc ten kryzys trwa, Łukaszenka postawił na brutalność, jemu chodzi o zachowanie władzy, wbrew temu, co jakby, znaczy, no bo jest takie przekonanie, że to siłą nie da się załatwić tej sprawy, no ja jednak jestem zdania, że na pewno można zdławić protesty siłą i w kontakcie, i w konflikcie ludzi uzbrojonych z ludźmi nieuzbrojonymi, wiadomo kto wygra. Pytanie, jak długo można usiedzieć na tarczach OMON-u i na ich pałkach. No ale jeżeli zobaczymy rozwój sytuacji na Białorusi, to oczywiście, że te siłowe działania, one no, istotnie ograniczyły skalę jednak protestu. Największe akcje odbywały się wtedy, kiedy nie było zagrożenia, kiedy Łukaszenka zrobił krok do tyłu, kiedy po prostu robotnicy wstrząśnięci tym, co się odbywało, tymi torturami, po prostu zabitymi ludźmi, tym, że tyle osób zostało okaleczonych i bitych, maltretowanych, zagrozili powszechnym strajkiem i tam część przedsiębiorstw w sierpniu rzeczywiście zatrzymała się, no to wtedy Łukaszenka zrobił krok do tyłu. A później jednak to było takie taktyczne ustępstwo i później podnosząc powoli te represje, przykręcając śrubę, on już powoli osiąga to, że udało się mu w znacznej części na terenie Białorusi, w regionach wygasić podobne protesty. One się odbywają teraz tylko w regionach, jeżeli jest jakieś wydarzenie, które po prostu no, mobilizuje ludzi. Bo na przykład no, był ultimatum Cichanowskiej, no, to wtedy znowu w całym kraju odbywały się protesty. Jeżeli była śmierć Romana Bondarenki, też znowu w całym kraju i w regionach bardzo aktywnie było. Ale tak na co dzień, kiedy sytuacja jest taka no, zwykła, no to wtedy protestuje przede wszystkim jednak Mińsk. Mińsk, Białoruś to 9,5 miliona ludzi, około 2 milionów to Mińsk. Także Mińsk jest bardzo ważny, bardzo, bardzo, bardzo wpływowy na Białorusi. Tak, to co się tyczy teraźniejszej sytuacji tam i tego całego kryzysu, stosunki Polski i Białorusi. No, Aleksander Łukaszenka ma pewne, no, jakiś uraz do Polski. Ja myślę, że to wynika z tego, że jest on zwolennikiem ideologii zachodniego rusizmu.
jego dojście do władzy i zmiana podręczników, które były w latach 90. i to konsekwentnie jakby budowanie pewnej narracji o tym, że my jesteśmy, znaczy my, w sensie on mówi tak o społeczeństwie, znaczy o narodzie białoruskim, że Białorusini, Rosjanie, Ukraińcy to jest jeden naród. Aleksander Łukaszenka, kiedy przyjeżdżał do Moskwy, tam kilkakrotnie mówił, że Moskwa jest jego stolicą. Rosyjski język to jest jego język ojczysty. Poeta Puszkin rosyjski, wiesz, jest jego poetą, no i tak dalej. I generalnie Białorusini to są Rosjanie lepszej jakości, to jest dosłowny jego cytat. I właśnie ta ideologia zachodniego rusizmu, ona znaczy ona była rozpowszechniona właśnie na tych terenach, nie wiem, tam Ukrainy i Białorusi, i tam głównym wrogiem zawsze była polskość i Polska. No i myślę, że ten uraz i ta niechęć do Polski, ta polonofobia jest jednym z takich, no, charakternych, jakby po prostu charakteryzuje Łukaszenkę. Dlatego, że Polska, złowrogi cień Polski pojawia się w każdym konflikcie politycznym. Tak było w 2010 roku, kiedy była odwilż, było ocieplanie relacji i skończyło się to oskarżeniem Polski i wtedy Niemiec o tym, że planowali zamach stanu na Białorusi. Tak jest teraz. Przed 9 sierpnia Zachód i Polska wspierali na Białorusi status quo. Ta narracja, którą Aleksander Łukaszenka sprzedawał na Zachód, czyli rosyjskie zagrożenie, czyli Aleksander Łukaszenka jest obrońcą niepodległości, Aleksander Łukaszenka jest mocno skonfliktowany z Putinem, Aleksander Łukaszenka potrzebuje oparcia w Zachodzie. To była narracja, która jakby była sprzedawana na Zachód. Moim zdaniem, w mojej opinii, to jest zakrojona na szeroką skalę była akcja dezinformacyjna. Dlatego, że 15 sierpnia, czyli ten konflikt, ten kryzys na Białorusi, on jakby zerwał po prostu tą całą, no nie wiem, otoczkę, którą budowały władze białoruskie. Okazało się, że Aleksander Łukaszenka w krytycznym momencie zwraca się natychmiast do Putina, prosi jego o to, żeby zagwarantował, że rosyjskie wojska zostaną użyte na Białorusi. Ale Putin po jego prośbie mobilizuje rezerwę wojskową, policyjną, która przenosi się na Białorusi i stacjonuje pod Smoleńskiem. I to był moment, właśnie to 15 sierpnia, 16 sierpnia, to były dni, które faktycznie przesądziły o dalszym rozwoju sytuacji. Wtedy były największe protesty i wtedy nastąpiły takie, no, pierwsze oznaki przejścia urzędników na stronę protestujących. Nie byli to urzędnicy szczególnie tam wpływowi wysocy, ale jednak to następowało i istniało zagrożenie, że dołączą kolejne osoby. I dopiero telefon Łukaszenki do Putina, deklaracja Putina, pojawienie się rosyjskich, tej tak zwanej białoruskiej rezerwy na granicach, to wszystko zostało momentalnie spacyfikowane i białoruski pion władzy dostał sygnał, że Łukaszenka ma przyszłość polityczną, dlatego że za nim stoi Rosja i Putin go popiera. Także вот ta rola Rosji w tym konflikcie była bardzo ważna. Więc wracając jednak do Polski. Polska została oskarżona o to, że pierwsze, że to ona wywołała wszystko, że to był spisek, że celem tej całej, znaczy białoruskiej rewolucji, białoruskich protestów, białoruskich zamieszek jest oderwanie kawałka Białorusi po przyłączeniu jego do Polski i do Litwy. I w tej chwili, znaczy te działania, które podjęły też władze białoruskie, były bezprecedensowe, dlatego że postawiono w stan gotowości bojowej jednostki wojskowe i ogłoszono, że wrogiem jest Polska i Litwa, że dwa państwa są wrogiem. Przerzucono na Zachód, między innymi na Grodzieńszczyznę, siły specjalnych operacji, brygadę szturmowo-desantową. To wszystko jakby było takie bardzo potężne prężenie muskulów i taka, no, próba, znaczy w
pewnym momencie nie można było wykluczyć, że gdzieś ktoś strzeli na granicy nawet. Вот takie, takie było napięcie w relacjach. Na szczęście tego się nie stało, ale ta demonstracja militarna Białorusi, ona była bardzo potężna i ona szła w równolegle, znaczy nawet nie równolegle, ta tu właśnie Łukaszenka rozgrywał to. Łukaszenka zaczął mówić o polskim zagrożeniu, wiedząc, że to polskie zagrożenie można będzie łatwo sprzedać na po prostu w Moskwie, że jak zagra właśnie tą melodię, no to Moskwa na to zareaguje. Moskwa oczywiście na to zareagowała, Moskwa podtrzymała Łukaszenkę. Narracja rosyjska jest jednoznaczna, ona popiera to, że Polska i Litwa i generalnie Zachód wtrącają się w sprawy Białorusi. Jedynie w momencie, kiedy stery białoruskiej propagandy, to gdzieś też 16-17 sierpnia stery białoruskiej propagandy przyjęli Rosjanie. Był tak zwany desant medialnych specjalistów z Russia Today na Białoruś, którzy, znaczy no wtedy faktycznie Łukaszenka sam otwarcie przyznał, że mówi, nasi sobie nie radzą w tej sytuacji, my musieliśmy zwrócić się do Rosjan. No i tam gdzieś około 40 osób przyjechało na Białoruś, którzy jakby, no to było też widać w wiadomościach, jak to nagle się zmieniło, no że z początku są osoby, które mówią, znaczy tacy tradycyjni białoruscy eksperci, nagle pojawiają się eksperci, których można zobaczyć w Russia Today, pojawiają się tam ukraińscy eksperci, tacy zachodni eksperci, którzy no, odpowiednią narrację uwiarygodniają, tam, no i tak dalej. Także było widać, no i właśnie generalnie taką brutalizację, ostrą brutalizację propagandy i to właśnie było jedną z oznak, że Rosjanie przyjęli stery nad propagandą białoruską. I wtedy zmieniła się też troszkę narracja. Wtedy już głównym wrogiem stały się Stany Zjednoczone, a Polska i Litwa były tylko ślepym, bezwolnym narzędziem, które Stany Zjednoczone miały wykorzystywać przeciwko Białorusi. No wiadomo, że dla Rosji Polska i Litwa to zbyt mały wróg, tam powinien być wróg globalny, potężny. No i właśnie też tak przedstawia to teraz białoruska propaganda. Niestety, znaczy Polska zawsze zabiegała o to, żeby być ekspertem w sprawach Białorusi. To mówię to ze smutkiem, dlatego że znaczy to się nie udało po prostu. I to już, wiecie, jak to samo się odbywa drugi raz, no to gdzieś jest poważny problem w państwie polskim. W 2010 roku rozmawiałem z jednym z unijnych ambasadorów, którego dobrze znałem, i on mi, znaczy to było już po grudniu 2010 roku, czyli po zdławieniu protestów, po tym jak kandydaci na prezydenta wylądowali, tam ogromna, znaczy duża liczba osób, teraz to już oczywiście w porównaniu z tym, co jest teraz, to jest nieduża liczba, ale wtedy to było, wydawało się, że to bardzo dużo osób wylądowało w więzieniach kryminalnych. I on właśnie mówi, że przed 19 grudnia ja zawsze pytałem ambasadę polską o to, jak znaczy, co się odbywa na Białorusi, no bo mówię, taka opinia była zawsze, że Polska się zna na Białorusi. Po 19 grudnia znaczy już nie pytam, bo wiadomo, że Polska też nie zna się na Białorusi. To było 10 lat temu, no te 10 lat minęło, mamy taką samą powtórkę sytuacji i to, że Polska, no okazało się, że nie zna się na Białorusi, okazało się, że Polska ulega dezinformacji białoruskiej, nawet nie rosyjskiej, tylko białoruskiej. No to jest przykre i moim zdaniem wizerunkowo Polska bardzo straciła swoim zaangażowaniem w ten dialog, który był po prostu no, pusty i z którego tak naprawdę nic nie wynikało. Ja w ogóle nie wykluczam, znaczy, bo było takie przekonanie, że tam podejmując jakieś tam działania, spotkania i tak dalej, Aleksander Łukaszenka tam przekracza jakieś czerwone linie, które jemu wytyczył Kreml. Moim zdaniem nic podobnego nie miało miejsca. Ja nie wykluczam w ogóle, że Białorusini nawet dzielili się z Rosjanami informacją, którą zdobywali w ten sposób.
Moim zdaniem konflikt między Władimirem Putinem i niechęć, która jest, jest oczywista. Łukaszenka uważa, że Putin zajął miejsce, które miał zająć Łukaszenka. To dłuższa historia, ale Łukaszenka miał szansę kiedyś stanąć na czele Rosji. To było za Jelcina i to było w ramach państwa związkowego. Była przygotowywana akt konstytucyjny państwa związkowego i tam było przewidziane, że przywódca zbiru, czyli związku tam Białorusi i Rosji, czy tam sojuszne państwo, już nie pamiętam jak to wtedy nazywało się konkretnie, i przywódca wybiera się w wyborach powszechnych, ale wprowadza się tam czas przygotowawczy i tam 2 lata rządzi prezydent Rosji, 2 lata rządzi prezydent Białorusi tym zbirem. No i w momencie, kiedy był słaby Jelcyn, chory, gdyby Łukaszenka dostał na 2 lata Rosję, on by już Rosję nie odpuścił. On by już był, zwłaszcza, że wtedy miał poparcie w części rosyjskiej elity, tej, która była związana właśnie ze służbami specjalnymi, z wojskiem. On był postrzegany jako taka twarz sowieckiej kontrrewolucji, twarz taka antyzachodnia, twarz taka, która demonstruje taką siłę i niechęć do tych wszystkich wartości demokratycznych i wartości zachodnich. No, tego się nie stało, to zostało zablokowane, tak jak mówią, w ostatniej po prostu chwili przez Czubajsa, który porozmawiał z córką Jelcyna i która poszła i powiedziała, że jednak tato, trzeba jakiś inny wariant szukać, dlatego że to nie tego. I to zostało w ten sposób zablokowane. I później pojawił się Putin i kiedy pojawił się Putin, było już zrozumiałe, że Łukaszenka w Rosji nie ma czego jakby nie ma na co liczyć. A z kolei Putin widzi, że Łukaszenka jest chytry, że Łukaszenka jest nielojalny, że Łukaszenka kręci, ale on jest taki sam jak Putin, on jest autokratą. On nigdy nie pójdzie na Zachód, dlatego że jego wewnętrzne przekonanie jest antyzachodnie, że on zawsze wybierze Moskwę, on nigdy nie odwróci się plecami do końca, chociaż on będzie straszył albo będzie jakieś gesty robił, które są być może dla Rosjan nieprzyjemne, ale oni nigdy nie uważali je za jakoś szczególnie groźne. I to dlatego 15 sierpnia Putin pewnie z zadowoleniem odebrał telefon, na który on na pewno się spodziewał, że Łukaszenka będzie próbował ratować się w ten sposób. No i on uratował, Putin uratował Łukaszenkę. I nie chcę się tu zagłębiać, więc to, co łączy Rosję i Białoruś, to są wartości autokratyczne, tak bym powiedział. Dwa państwa, które są po prostu dyktaturą, gdzie elita nie chce się wymieniać, bo to jest podstawowy konflikt, który jest na postradzieckim obszarze. Czy elita ma się wymieniać, czy elita ma być czymś stałym po prostu, a jakby naród ma obsługiwać tą elitę. To jest właśnie takie jakby podstawowe i po prostu przesłanie, które jest. To, co proponuje teraz Putin Łukaszence, to jakby wewnętrzną reformę i podzielenie się władzą wcale nie z ulicą białoruską albo nie z tam partiami demokratycznymi, tylko podzielić się władzą ze swoim otoczeniem, żeby... Dlaczego Putin to proponuje? Dlatego, że zdają Rosjanie sobie sprawę, że Łukaszenka jest niepopularny i nie ma przyszłości na Białorusi. No, on jest znienawidzony. Faktycznie każdy, kto by przeciwko niemu wystartował i jakby twardo jego krytykował i był postrzegany jako rzeczywisty jego przeciwnik, nie jakiś tam udawany, tylko rzeczywisty jego przeciwnik, on wygrałby z nim wybory. Na tyle Łukaszenka jest teraz niepopularny. Svetlana Tichanowska przed wyborami prezydenckimi była nikomu nieznana absolutnie. A jedyne jej polityczne osiągnięcie to, że ma męża blogera. Czyli Łukaszenka przegrał nawet nie z blogerem, tylko z żoną blogera. I to pokazuje po prostu stan nastrojów społecznych na Białorusi. Rosjanie sobie zdają z tego sprawę i proponują jakieś tam podzielenie się władzą z swoim otoczeniem, po prostu zbudowanie jakiejś partii, zmiana konstytucji, która na wzór Rosji wprowadzi partyjny system i tak dalej. Łukaszenka temu się upiera, dlatego że nie chce się dzielić władzą
i uważa, że nadal chce trzymać monopol po prostu, żeby te kontakty Białorusi z Rosją faktycznie były kontaktami Łukaszenki z Kremlem. No, żeby nie było jakichś innych podmiotów, które mogliby go zastąpić. Na tym polega teraz konflikt. Ale przede wszystkim Putin i Kreml obawia się tego, że do władzy w wyniku tych wszystkich zamieszek albo w wyniku wolnych wyborów może dojść osoba, która będzie no, prozachodnia. Że osoba, która Białoruś wyrwie z tej całej, no nie wiem, z tego postsowieckiego bagna. I dla Putina i dla Rosjan to będzie oznaczało, jeżeli upadł Łukaszenka, to znaczy tak samo może upaść Putin. To jest niebezpieczny przykład i dlatego Putin dąży do tego, żeby Aleksander Łukaszenka nadal sprawował władzę, a jeżeli Aleksander Łukaszenka ma odejść, to on sam ma podjąć taką decyzję i uzgodnić wcześniej, kto będzie jego następcą, a lud ma to zaakceptować. No to dokładnie to samo, co tam w Rosji było robione. Medwiedziew, Putin, tam, znaczy Putin, Medwiedziew, znowu Putin i tak dalej. Czyli elita osiąga porozumienie, tak samo zresztą jak pojawienie się Putina, to przecież było porozumienie elit, a lud to ma zaakceptować. Вот так, taki tryb rozwiązania konfliktu wewnątrz Białorusi forsuje Rosja. Czy to się uda? No zobaczymy. No, Łukaszenka jednak no, jest dosyć cynicznym, sprawnym i bezwzględnym. Zobaczymy. No i jeszcze chciano, żebym powiedział o Polakach na Białorusi. Czyli na Białorusi mieszka według oficjalnych danych tam 290 tysięcy Polaków, nieoficjalnie znacznie więcej. Te dane, które dotyczą spisu ludności, one zawsze były fałszowane jeszcze w czasach sowieckich. Ja kiedyś nagrywałem wywiad z człowiekiem, który był przewodniczącym Sielsowieta. Tam to jest taka rada, najmniejsza władza, najbliższa władza społeczeństwu, czyli kilka wsi połączone właśnie i jest organ, który nimi kieruje w czasach sowieckich. On właśnie opowiadał o tym, jak jeżeli spojrzymy na mapę obwodu Mińskiego, my nagle zobaczymy takie, znaczy jeżeli tam będzie według narodowości ona sporządzona, zobaczymy taką plamę niedaleko Iwieńca polską. No i tych Polaków tam w Wołożynie władze nazywają, że to są Polacy Kozłowskiego. Chodzi o to, że on nie dostosował się wtedy do, znaczy on dostosował się do sowieckich przepisów i nie dostosował się do tego, czego od niego wymagali, tej zmiany narodowości przymusowej. Bo to odbywało się w następujący sposób. Ludzi zabierano paszporty i później zwracano paszporty, gdzie była zapisana już narodowość białoruska. No i on właśnie inaczej się zachował i w trakcie spisu ludności podał inne liczby. On mi opowiadał, że tam całe dochodzenie wokół tego było, ale jakieś zmiany tam zaszły na górze i to jemu zeszło i ta plama polska pod Iwieńcem została. Więc liczba rzeczywista Polaków na Białorusi no, jest trudna do oszacowania, ale na pewno jest większa niż 290 tysięcy, te co podają białoruskie władze. Największą organizacją polską na Białorusi jest Związek Polaków na Białorusi. Ja należę do tej organizacji od momentu jej powstania, czyli od 1988 roku. I mniejszość polska, znaczy sytuacja mniejszości polskiej różniła się od sytuacji mniejszości polskiej na Litwie, czyli w Litewskiej Sowieckiej Socjalistycznej Republice i na Ukrainie, bo i na Ukrainie, i na Litwie legalnie działały sowieckie szkoły z polskim językiem nauczania, czyli to tam były podręczniki w języku polskim sowieckie, ale no, Polacy mieli prawo uczyć się swego języka. Na Białorusi było inaczej. Na Białorusi władze konsekwentnie w 1948 roku zniszczyły ostatnią szkołę, nie zważając na tam protesty rodziców, niezadowolenie rodziców, skargi rodziców, nic to nie pomogło. Decyzja była odgórna i mówię, jeżeli spojrzymy na sytuację na Litwie, no to ona była sprzeczna. Na Litwie zgodzono się
żeby funkcjonowały polskie szkoły, była komunistyczna gazeta w języku polskim, ale oznaczało to między innymi, że Polak mógł być komunistą i mógł robić karierę. Na Białorusi było inaczej. Od pewnego szczebla kariera była ograniczana. Trzeba było rezygnować z narodowości i taką propozycję, znaczy na drobnym szczeblu władzy, czy tam, nie wiem, służby w wojsku, można byłoby sobie sowieckim Polakiem być, a jeżeli wychodziłeś ponad poziom, dostawałeś propozycję zmiany nazwiska, nie nazwiska, a narodowości. I tu w zależności od tego, jak odpowiadał człowiek, taki był jego dalszy los. Znaczy, jemu mówili, że nie, to nie jest zasadnicza decyzja i tak dalej, ale lepiej może tam, żeby po co się wyróżniać tam i tak dalej, o tak i tak mówili. I jeżeli człowiek zmieniał nazwisko, ja znam przykłady no, osób bardzo wysoko, którzy zaszli w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej i którzy mieli polskie pochodzenie, ale w międzyczasie zmienili narodowość. A ci, co nie zmienili, no to do pewnego szczebla mogli dojść. Także bo taka była polityka wobec mniejszości polskiej. Czasy rozpadu Związku Radzieckiego, czasy perestrojki, to było polskie odrodzenie na Białorusi. I wtedy powstał Związek Polaków, wtedy jakby zaktywizowało się polskie życie. Nagle się okazało, że no, tych Polaków jest dosyć sporo na Białorusi. Okazało się, że dużo dzieci, rodzice chcą, żeby ich dzieci uczyły się w języku polskim i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Władza nigdy nie była do tego pozytywnie ustosunkowana, zawsze widziała w mniejszości polskiej zagrożenie. Od momentu przyjęcia władzy przez Łukaszenkę no, następuje wszystkie osiągnięcia, które miała mniejszość polska, znaczy przede wszystkim chodzi o na przykład o budowanie dwóch szkół polskich. Wszystkie one były osiągnięte przed Łukaszenką. W czasach Łukaszenki już przybrano, znaczy to odrodzenie się przybrało inny kierunek, czyli ono się poszerzało do momentu objęcia władzy przez Łukaszenkę, a później zaczęło się kurczyć. No i jakby 2005 rok, likwidacja, znaczy delegalizacja faktyczna Związku Polaków, przyjęcie Związku Polaków przez białoruskie służby specjalne, bardzo duży konflikt między Polską i Białorusią z tego powodu i ten konflikt wokół Związku Polaków, on trwa po dzień dzisiejszy. Ja już dostatecznie dużo mówiłem, ja już może będę się streszczał. Więc ten ostatni kryzys na razie nie pociągnął za sobą represji wobec Związku Polaków. Ocieplenie, które było między Polską i Białorusią, pogorszyło sytuację między innymi w szkolnictwie polskim. Tego bardzo nie chcieli słuchać polscy urzędnicy, którzy przyjeżdżali na Białoruś, ale zawsze musieli to wysłuchać, że od momentu, jak zaczęło się ocieplenie, władze Białorusi zaostrzyły kurs wobec szkolnictwa polskiego. Od 15 roku ograniczono nabór do szkół polskich w Wołkowysku i w Grodnie. I od 15 roku, nie zważając tam na różne taktyczne ustępstwa, nigdy nie przyjęli pełnej liczby chętnych. Sytuacja jakby no jest znaczy to jest klasyczna dyskryminacja. Obok jest szkoła białoruska, tam dzieci uczą się w dwie zmiany, nie ma żadnego problemu, nie musisz stać w kolejce, idziesz, oddajesz dokumenty, wszystko jest w porządku. I tu jest szkoła polska, gdzie ostatnio tam 3 dni stoi kolejka, zajęcia odbywają się w jedną zmianę, nie chcą przyjmować dzieci, bo warunki sanitaryjne, budynek polskiej szkoły jest większy i lepszy niż szkoły białoruskiej Tuszowo. No i czyli podsumowując, ocieplenie nie przyniosło nic dobrego, teraz sytuacja jest bardzo napięta, no na pewno należy się spodziewać, że będą jakieś ciosy, uderzenia. Na razie no gdzieś około setki osób ze Związku Polaków było pociągniętych do odpowiedzialności, ale było to związane z ich udziałem albo w akcjach protestu, albo w akcjach solidarności, albo w publicznych modlitwach przy kościołach, które były traktowane przez służby jako akcje polityczne. Za działalność stricte związkową na razie, dzięki Bogu, jeszcze nikt nie ucierpiał. Mamy nadzieję, że no do tego nie dojdzie, ale zakładamy, że w każdej chwili to może nastąpić.
no, mniejszość polska zawsze była traktowana przez Łukaszenkę jako zakładnik i tak, no niestety, niestety tak już zostanie, dopóki będzie Łukaszenka, tak on będzie traktował mniejszość polską na Białorusi. To tyle, ja dosyć dużo mówiłam, jeżeli będą jakieś pytania, bardzo chętnie odpowiem.